Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w kolejnym odcinku z Uncharted. Słuchajcie, lecimy sobie oczywiście dalej. The Thieves... Liberty... Fu. To ci co okradli Liberty... Nieważne. Mieliście napis, ogarniacie. Słuchajcie, przy okazji pozdrawiam wszystkich, którzy byli na live z Crasha dwa dni temu. Chyba dwa dni temu, to mniej więcej tak powinniście to zobaczyć. I pytając się, co mam na liście życzeń na PS4, pojawiło się właśnie Uncharted, w sensie ten dodatek, i bardzo inteligentnie powiedziałam Uncharted, coś tam zaginione dziewictwo zamiast dziedzictwo. Więc no. Myśl ładunkowy, Destiny, Mortalis, Port Kingway. 35 kg monet srebrnych mongolskich. Okej. Okay. Hiszpańskich dublonów. Rzeźba mongolska. 100 włóczni hiszpańskich. Wow. Tylko 4 beczki wina? Coś tak słabo. Pewnie wzięli więcej, ale liczyli, że wiecie, że... Czyli wyliczyli sobie, ile wypiją po drodze. To jest właśnie rozpiska tego, z czym dopłynęli. Gdzie się podział skarb? Gdzie się podział skarb? Kolejny złodziej. Co tu się stało? Nathan. Czy ty się kiedyś nauczysz, Nathan? Hej, Nathan, patrz na to! Nathan. Co masz? Monety z Libertali. To symbol Avery'ego. Przetapiał złoto i własną monetę. Sądząc po tym i tych listach załadunkowych, skarb był tutaj. Był, ale się... Gdzie jest teraz? Bul. Dobra, no to wiemy, że walczyli na zewnątrz. A potem w środku. Koloniści go rąbnęli? Nie. Próbowali odzyskać swoją własność. Zobacz. To Avery. Tu. Ojcowie Libertalii. Oznaczeni słowem złodziej. Nie morderca, nie tyran. Chyba mieli małego, skoro robili takie wielkie swoje obrazy. Tutaj wdarli, skarbu już nie było. Tak, bo ci dwaj go zaharapcili dla siebie. Piracka natura, tak? Piracka natura. Ha. Wiem, gdzie go wzięli. Co? Gdzie? To mapa. Tak. A tam? To nasz skarbiec. To mapa Libertalii. No, przejdź na drugą stronę wyspy i patrz. O tam. New Devon. Czy Avery był z Devon w Anglii? Ano był. Te domy są naprawdę olbrzymie. I każdy z nich ma swój symbol. Bo oni tam mieszkali. Proponuję wejść na tamtą wieżę i się rozejrzeć. New Devon, nadchodzimy. Okay. No, to jak tam wejdziemy? Mogę narysować drogę tych symboli też. No i to powiedz mi, czy ja mam wyjść na zewnątrz, czy my nie wyjdziemy na zewnątrz? Chyba nie wyjdziemy na zewnątrz. Mam pomysł. Pomożesz? Nie. Okej. Tam jest dobre. No i już pchamy.
Dobra, gotowy? Aż pan drży. Pierwszy, wykonany. Krok drugi. Gdzie tam jeszcze poszł? Podnieść żyrandol. Dobra myśl. Chcesz się tak dziękować? No po prostu podziękuj. Dziękuję. No, dobra, zrobiło się szykownie. Wejdźmy tam. Także tego rynku jak... zostały mi ślady. Opa. A, bo przecież my mamy hałas. Nie, wcale nie rzuciłam granatem, nie. Może mam wejść na ten. Spróbuj dosięgnąć drugiego łańcucha. A spróbuj dosięgnąć drugiego łańcucha, dobrze. W sumie rzeczywiście po coś tu był. Może tak jeszcze raz. Opa. O, brawo. Mogę jak trochę poskosia. No i ty możesz się o tym rozbujać tak trochę bardziej. Nie wiem, czy on będąc wyżej się rozbuja bardziej. Czy niżej. Nie chcę. No nie doskoczę tam nich cholery. Tak, znowu pomijam klawisze. Proszę. Nie, to troszkę nie grałam w Uncharted i... widzę tego wyniki. Nie, Nate, proszę. A widzę, co jest najlepsze, bo jak chcę użyć granatu w walce, to nigdy nie pamiętam. Gdzie on jest? Dobra, jeszcze raz. Pa. Czy muszę się podciągnąć wyżej? W ogóle nie wiem, czy ja z tamtego... Dobra, muszę się... Na razie dolezmy sobie do tamtego miejsca. Bo może po prostu tam przelecieć na przykład na ścianę i... No i to co jest? Nie bardzo kumam, co on odwala w tym momencie. No, jeszcze się nie... Nathanie Drake'u przywołujecie do porządku. No. Naprawdę brakuje mi tutaj opcji szybszego biegania. Doskoczył, no. O co chodzi?
I jeszcze. Jopa. No i... Brzydko mówiąc, pewna męska część ciała. No, come on. Nie, Nate, w górę. Bo on sam troszkę po tym zjeżdża. Jeszcze raz. I z jednej strony spróbowałam tutaj skoczyć na wprost, ale obawiam się, że nic mi to nie da. A tam się obawiam, że nie doskoczę. Spróbuję się opuścić troszkę niżej. Czy mi się teraz rozbuja bardziej? No. Łańcuch wam powiem szczerze, taki słaby do bujania. Począwszy mi w którymś momencie rękę tam wyciągnę. No Nate. No come on. Wybacz, Condent. Więc jednak po obrazach. A, faktycznie. Nathan? Dziękuję. Jezu, mam nadzieję, że mi wybaczycie to przylamienie. Nie wiem, czy się jakiś antyskill się odpalił. Dobra, no to na górę. Aż dziw, że te schody się nie rozpadły. Ej, ej, ej. Możesz tak... No właśnie. A nie mówiłem? Okej. Nathan! Widzisz tę wieżę? Nathan! Tam. Na drugą stronę. Czy mi się teraz miała bujać w drugą? Powiedzieć, bujanie się nie należy dzisiaj do moich mocnych stron. A mogę się na przykład na to okno i... I to chyba tak miałam zrobić z samego początku. Sam! No, już nic. Po prostu upewniam się, że jeszcze żyjesz. Cieszę się jak dzieci. Weź mi nie przypominaj o dzieciach, bo mi się od razu każe twoja żona i łapie na ciebie nerwo. Co oni tutaj we mnie chcą? Ej, podsadzisz mnie tam? Pewnie. No jak muszę. Wskakuj. Gotów? Jak nigdy. Ok.
Ja, tylko mnie wciągnij. Dobra. Mam to. Wciągnij mnie? Odsuń się. No to leci. Musisz tak sprawdzić w tej skrzyni, może w niej jest jakaś momo, zawsze coś do przodu, ale nie, pewnie. Jolo, lecimy dalej. Wow. Niezłe widoki, co? No i jest. Po drugiej stronie rzeki. To co, idziemy? Złupić bogaczy? No powiem wam, że wygląda to srogo. Ej, da się tam zejść? Tak jakby. Chodź. Zobaczcie. Ktoś twierdził, że da się jakoś w grze robić zdjęcia, ale powiem szczerze. Czy widzicie tą zatoczkę tam? Dotrzemy do New Demon. Ach, za kilka godzin. To zależy od tego, ile będzie przeszkód po drodze. Nathan! Siakrę! Jezu! Nic nie jest! Nie! To chodź! To dobrze! Zauważaj! Rusz się! Nie! Skocz! Jak się naprawdę lubią eksplozje, co? Nathan, tu na dole! Nathan! Idę! No już mogę? Słuchajcie, ja przez to, że nie mogę się ruszyć. Ale jak widać, zabić mnie już mogli. Nathan! RPG! Ja! Psiako! Uważaj! Rusz się! Nie! Goście naprawdę lubią eksplozje, co? Nathan, tu na dole! Idę! Gdzie jesteś? Tu na dole, chodź! To chyba nie jest do końca taka prosta sprawa. O cholera, Nathan! Nathan... Gdzie jesteś? Tu na dole, chodź! Myślę, że do się. Uwaga! Jezu, było mi się. Coś mi mówi, że mają nas dosyć. Serio? Skąd ten wniosek? Tędy, szybko! Nie czekaj, biegnij! Nathan? Nathan! 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 Ale znalazłem skrót. Już! Shit. Niech ich! Sam! Ej! Widzę ich! Tam są! Teraz momentu! No zajebiście, wbiję się. No nie, to jeszcze! Biegiem! Szybko! Nie zatrzymuj się! Zatrzymaj go! No i to... Niech ich! Czy mogli mi darować to wciąganie? Chodź tutaj! Wejdź po linie! Nie wiem, może nie mam mężczyzn na drapanie, ale bardzo dobrze. To jeszcze! Zachciało ci się kuś po podróży z bratem Tomasz. Myślę, że to, że nagle są odpuścili? To jakiś obłęd! Chodu! Nie zatrzymuj się! Biegnij!
mam słuchawkę na jednym uchu i daje efekt takiego piszczenia, wiecie, jak to... jak to bywa przy wybuchu granatu, on się tak zapiszczał w to jedno ucho. Że tak jak się rozkłada na dwa, jest, że tak powiem, mniej brutalnie. Podobał w Uncharted, co jest w nie każdej grze tego typu, to to, że mamy właśnie takie chwile, że możemy przystanąć, bo jednak bardzo wiele jest gier typu, jak mamy akcję, to zapierdzielamy cały czas i nie ma coś takiego, no się ma na team. Okej, czekaj. Killu, nie? Jezus, czy ty możesz wyciągnąć broń i ją zastrzelić po prostu? Dobra, Mango! Co ty tam bredzisz? Moje bezpieczne słowo. Widzę, że cię to bawi. Tak już czasem. Dobre to było, to było dobre. Ty i twój brat okazaliście się skuteczniejszymi poszukiwaczami skarbów. Niestety gramy w innych drużynach. Czy nic straconego. Zaufać Drake'om? Drugi raz już się nie nabiorę. Przegadajmy. Prawie nie mam żony, ale tak nie będę się z sobą przytulać na dzień, sorry. Gorsze niż myślałem. Nie jestem zainteresowana. To ja chyba już sobie pójdę. I ty myślisz, że tak po prostu pozwolę ci odejść? No, żona mu pozwoliła, więc... Byłoby to mądre posunięcie. Czy któryś z was może wyciągnąć broń i po prostu ją zastrzelić? Ten jeden, jedyny raz, naprawdę. Myślicie, że moi ludzie tu nie idą? Muszę im kupić trochę czasu. Chyba, że sama was załatwię. Mordę. Jezu, zastrzel ją. Wiecie, co jest to jest najgorsza moralność typu, to widać w Larze i to widać też w tym momencie w Uncharted, tak? Oni mordują po prostu... tysiące tych całych żołnierzy Shoreline, a jak przychodzi mi do zastrzelenia na Dean, to ich po prostu nie zastrzelą, nie? Nathan! Możemy o tym pogadać? Nie sądzę. Mogliby ją gdzieś wywalić w kosmos. Ale nie, będą się z nią cackać. Zaraz to będę sam. Nadine! Bardzo mądra. Bardzo. Naprawdę nie, propsuję. Widzę, że ogólnie zajęcia z fizyki to opuszczałeś. Zastrzel ją. Szybka, ale nie aż tak. Zapomnij o niej. Musimy natychmiast... Zastrzel ją. Ej. Uspokójmy się. Uspokójmy się, dobrze? Cześć, Ray. Bardzo ciekawe. Nate? Samuelu? Odłóżcie swoją broń! Wszyscy! Nie. Rafe, przecież on to zrobi. Nie przejmuj się nim, Nadine. Oni nie mordują z zimną krwią. To nie ich styl. Taki jesteś pewien, Rafe? No śmiało. Strzelaj. No, strzelaj. Zrób to, a zginiecie obaj. No to trudno. Ani kroku dalej! Nawet... takiego? Sam, oddaj tę broń. Ostrzegam cię. Zrób to! Słuchaj, trzymaj ogień, nie strzelać mówię! Odłóż go. Spokojnie. Okay? Spokojnie. A trzeba było zastrzelić. Nie ma co się nabić. To nie w ich stylu. Nie sądziłem, że się odważy. Z
Samuelu, jak tam? Wiedziałeś, że tak się to skończy, co? Ej! Musiałeś? Masz nas w garści, spokojnie. Rave jest naprawdę trochę taki biznesmenem, może dobijemy targu. A, targu. No, zaciekawiłeś mnie. Co chcesz komuś obiecać drugą część skarbu, skoro już połowę daje tamtemu? Czekaj. Chcesz znaleźć skarb Avery'ego? Pomożemy ci. A ja w zamian was nie zabiję. Tak. No i odpalisz nam działkę. Ten gość ma naprawdę tupę. Tylko tyle, żeby mógł się wykupić, okej? Wykupić? A tam. Tak. Gnił za nas w więzieniu. Uwolnił go niejaki Hector Alcazar. Ma u niego dług. Wow. O czym ty do cholery gadasz, Nate? Alcazar został zastrzelony. W Argentynie jakieś pół roku temu. To ja wyciągnąłem sam. Czyli nas zrobił w... O. Wow. Co ci powiedział? Sam. Co ty wymyśliłeś za bajeczkę? O Alcazarze? Serio? Smutno. To skurczył. Pokonałeś swojego braciszka. Marnujemy tylko czas. Momenci. Sęk w tym, Nate, że ja nie przestałem szukać tego skarbu. Tylko cały czas gubiłem trop. A potem słyszę, że nasz drogi Samuel Drake, znawca Avery'ego, żyje. I ma się dobrze. Nie było żadnej ucieczki. Przekupiłem naczelnika, a on wyszedł przez główną bramę. Przez ostatnie 2 lata szukał drugiego krzyża Dyzmy. I wiesz co? Robił to dla mnie. Nie. Czyżby? To jakaś bzdura. O! Sam, zaprzeczysz? Nate. Awesome. Żonę dla niego zostawił. Wszystko. Posłuchaj. Skarb Avery'ego jest nasz. Zawsze był nasz. Porzuciłem dla ciebie wszystko. Ej, słuchaj. Nate, jeśli cię to pocieszy, mnie również nabrał. Najpierw mi nawiał i wciągnął ciebie oraz tego staruszka w to wszystko, co nie ukrywam, sam bardzo źle mi robi. Ale to jest przeszłość. Nie zasługujesz na to. A ty? Z tego, co pamiętam, jesteśmy złodziejami, węszącymi gdzie nie trzeba. Rafe? Co? Skończysz to wreszcie, czy ja muszę? Słyszeliście panią? Ej, coś pominiesz i możesz się pożegnać ze skarbem. Sam powiedziałeś, że gubiłeś tropy? Zrozum to, Rafe, potrzebujesz nas. W sumie to mnie. Sam jest useless. Zastrzel go. Połowiczną. Wystarczy mi sam. Zaraz zaczekaj, bo pełniasz błąd. Nie! Nathan! Nathan! Naucz się w końcu! O Boże! Nate! Hej! Nate! No, oto i on. A w ogóle kto tu mieszka? Nie mam pojęcia, ale to na pewno ten adres. Obserwuję to miejsce od dobrych paru dni. Dom jest pusty. No i jesteśmy. Wow. Czyżby chcieli obrobić starego? Ten dom jest wielgachny. Dobra. Od czego mamy zacząć? Słuchajcie. Po tym, jak się dowiedzieliśmy, że nasz brat jest po prostu skończonym debilem, myślę, że to jest idealny moment na zakończenie tego odcinka. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane. Pozdrawiam was kina, trzymajcie się i cześć!